startów momentami na końcu zwycięzca jest ten, który miał być w większości opinii oczywiście. Tak, bo jeśli ktoś nie oglądał tych zawodów, spojrzy w wyniki i tak spojrzy i powie, no dobra, no rzeczywiście, Zmarzlik, Janowski, Pawlicki, Woźniak, no to tak jak myślałem, tak jak przeczytałem, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, no oni byli faworytami, ale jeśli prześledzimy już historię tych zawodów, to że każdy mógł mieć tam gdzieś jakiś moment zawahania, no bo i Piotrkowi, i Pawlickiemu się zdarzyło zero, i Maciej Kijanowski raz tam przyjechał trzeci, też Bartek Zmarzlik. Paradoksalnie najrówniejszy był ten, którego na podium nie zobaczymy. Szymon Woźniak. Patrzę na tego Antosia. Się wzruszysz. Tak, z przyjemnością się ogląda takie obrazki. Antoś być może po jakiejś drzemce wyjeżdża na ten stadion wypełniony kibicami. Na razie to przyjmuje na pełnym spokoju, bez emocji, bez... Ale to musi być zaskakujące dla takiego młodego człowieka. Budzisz się, biorą cię na jakiś pojazd, wszyscy się wokół ciebie drą i trąbią. Ty nie wiesz, o co chodzi tak do końca, bo chyba jeszcze nie rozumiesz, ale o proszę bardzo, jest fajnie, pomachasz, pełno uśmiechniętych ludzi wokół, jest pięknie. Ale wiesz, gdzie... już jest radość, proszę, już jest smakarnie.